Dzień dobry, jest poniedziałek, 7 września. Oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium. W tym wydaniu oglądamy i pytamy, jak przebiega remont dworca PKP, pokażemy, jak w tym roku bawiono się na miejskich dożynkach i sprawdzimy, jak Gliwice wypadły w konkursie Marka Śląskie. Agnieszka Baron, zapraszam. Jak co roku o tej porze roku, tradycyjnie po żniwach odbyły się dożynki. Tym razem w Ostropie. Miejskie obchody Święta Plonów rozpoczęły się mszą dziękczynną w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego. Później barwny korowód przemaszerował na plac dożynkowy. Zasłużeni rolnicy i działacze społeczni zostali wyróżnieni. Całość dopełnił koncert orkiestry dętej z Ostropy i występ chóru Melodia z Wilczego Gardła. Nie zabrakło także prezentacji koron dożynkowych. Podczas gali zorganizowanej przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach poznaliśmy laureatów konkursu Marka Śląskie. W tegorocznej edycji nominowane były aż 4 podmioty z Gliwic, m.in. Chór Politechniki Śląskiej, Gliwicki Teatr Muzyczny oraz Park Naukowo-Technologiczny Technopark. Poza tym nominowano 2 osobistości powiązane z naszym miastem, które odegrały znaczący wpływ w rozwój i promocję regionu. Nagrodę w tej kategorii otrzymał prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. W kategorii sport kapituła konkursu Marka Śląskiej doceniła Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Znamy już oficjalne wyniki dotyczące frekwencji we wczorajszym referendum. Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, do urn w naszym regionie poszło wczoraj nieco ponad 7% uprawnionych do głosowania. I choć zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za jednomandatowymi okręgami wyborczymi i rozstrzyganiem podatkowych wątpliwości na rzecz podatnika oraz przeciw dotychczasowemu sposobowi finansowania partii, wynik ten nie może być wiążący. Tak niskiej frekwencji w wyborach czy referendach młoda polska demokracja nie widziała. Jednocyfrowy wynik z pewnością może szokować, zwłaszcza że jeszcze 3 miesiące temu chęć udziału w referendum deklarowało 75% uprawnionych. Czy działający na rzecz JOW-ów spodziewali się braku zainteresowania przy urnach? Biorąc pod uwagę przebieg samej kampanii referendalnej, właściwie jej brak ze strony mediów, ze strony innych partii politycznych, szczególnie PO, która w pewien sposób spowodowała, że prezydent Komorowski te referendum zarządził, no to można było się spodziewać, że ta frekwencja nie osiągnie 50%. Tak niski, natomiast ja się już tak bardzo nie spodziewałem. Co wpłynęło na tak niski wynik? Paweł Strumiński zwraca uwagę zwłaszcza na nieprzychylny stosunek ogólnopolskich mediów. Na to wpływ mogło mieć kilka czynników. Między innymi właśnie to, że w mediach więcej się mówi o referendum dzisiaj niż przez ostatnie 2 tygodnie. A jak się mówiło, to się w kontekście negatywnym mówiło. Ludzie po prostu w pewien sposób bombardowani informacjami negatywnymi na temat referendum, na temat, że jest rzekomo niekonstytucyjne, rzekomo pytania są złe, nielogiczne i niespójne. To wszystko spowodowało, że po prostu zostali w domach. Do tego jeszcze dołożyła się pogoda, bo wczoraj dość było wiecznie i padało. Wybory i referenda nazywane bywają świętem demokracji. Czy wobec wczorajszej frekwencji można mówić zatem o klęsce demokracji? To, że ludzie nie poszli do referendum, w mojej ocenie jest taką porażką demokracji. Może dlatego, że nie jesteśmy gotowi, może wprowadzając te instrumenty najdalej idące, jeśli chodzi o demokrację w życie społeczne, nie jesteśmy gotowi do tego, żeby je przyjmować, żeby z nich korzystać. Pierwsze podejście do wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu zakończyło się fiaskiem. Zwolennicy JOW-ów nie składają broni, mają natomiast świadomość, że czeka ich wyboista droga. Oczywiście możemy znowu zrobić zbiórkę podpisów, które zbierzemy 1 000 000 podpisów, pójdzie to do parlamentu i Sejm oczywiście co zrobi, tak jak to zawsze bywa, zmieli te podpisy, tak jak to zmielił nawet podpisy w sprawie referendum w sprawie 6-latków. Tutaj nie ma możliwości jakiejś innej prawnej, która mogłaby zmienić konstytucję, jak tylko poprzez właśnie to, że naród poprzez referendum wyrazi swoją dobitnie wolę zmiany tego stanu rzeczy. Kolejne święto polskiej demokracji już 25 października. Wtedy to wybierzemy nowy skład Sejmu i Senatu. Ponownie wracamy do tematu dworca PKP. Zgodnie z harmonogramem ma zostać dokończony poza peronem 4 jeszcze w tym roku. PKP w dalszym ciągu utrzymuje, że wykonawca zdąży na czas, a aby tak się stało, robotnicy pracują nawet na 3 zmiany i w czasie weekendów. Do zrobienia jest całkiem sporo, ale jak mówią przedstawiciele PKP, Gliwice to jedna z 3 najważniejszych inwestycji w Polsce. Dziś na spacer po dworcu zaproszono przedstawicieli lokalnych mediów. Na miejscu nie mogło zabraknąć naszej kamery.
Widzimy budynek dworca, widzimy po drugiej stronie wyjście na ulicę Troszecką. Wykonujemy wszystkie 4 perony, wszystkie przyległe tory i infrastrukturę towarzyszącą, czyli sieć trakcyjna, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, informację pasażerską. Część już jest udostępniona dla Państwa. Gliwice stały się takim dworcem premium i dlatego też no, standard, który tutaj jest wykonywany, no, tak naprawdę podnosi cały standard tej stacji. Przykrycie wszystkich peronów tak naprawdę takim zadaszeniem no, będzie no, znacznie podnosiło komfort wsiadania, wysiadania i korzystania z tej całej stacji. Wszystkie prace tutaj są prowadzone przy czynnym ruchu kolejowym i podróżnych, którzy korzystają z tej stacji, tak? Także skomplikowanie i inżynieryjne i organizacyjne tego przedsięwzięcia to jest naprawdę duża skala. Na elewacji nowe okna już wstawione. Ten kolor, który Państwo widzą, to nie jest kolor docelowy, to jest jeszcze podkład. I co warto podkreślić w tej części budynku? Widzą Państwo, że część dachu jest niewykonana. Tutaj będą windy i będzie klatka schodowa, która będzie wykonana z elementów prefabrykowanych i wstawiana również przez dźwig od góry, tak? My odtwarzamy jeszcze trzecie wejście obok hali głównej, trzecie wejście, które docelowo w późniejszym etapie będzie prowadziło też do lokali komercyjnych, w późniejszym okresie być może również do przejścia tunelowego, którego nawet nie planujemy wykorzystywać, ale docelowo ono jest zachowane z zachowaniem takiej funkcji. Obecnie na ten czas jest około 220-230 pracowników na budowie. W momencie, kiedy żeśmy w tamtym tygodniu oddawali te perony drugi i trzeci, to praca trwała na 2 i nawet na 3 zmiany i sobota i niedziela, żebyśmy dotrzymali terminu. Tak, czyli się spieszycie dzisiaj, bo malutko będzie peron pierwszy znikać. Tak, teraz ruszamy peron pierwszy, który musimy oddać do końca listopada, żeby był na gotowo. Kubatura tego obiektu jest dosyć duża. Jak Państwo zamierzacie to wykorzystać? No, będą się to oczywiście oprócz samej hali dworcowej, oprócz tych wszystkich urządzeń związanych z obsługą podróży, no będą też powierzchnie komercyjne. Będzie pasaż, gdzie będzie można no, skorzystać z usług różnego rodzaju punktów i gastronomicznych, i sklepów. Będzie też powierzchnia biurowa, która będzie wykorzystana na pewno na cele i kolejowe, bądź pokrewne. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie kolor elewacji, ale już pan prezes powiedział, że będzie ładny, a dworzec też będzie ładny. Będzie ładny i elewacja, mówi, tam są parę propozycji, ale no to mówię, tu zamawiający będzie miał i konserwator zabytków. To są decyduje. Ja mogę pomalować jako wykonawca, tak jak mi zamawiający powie, panie kierowniku, tak malujemy. Proszę bardzo. To będziemy sprawdzać. Będzie ładnie, na pewno będziecie mieli piękny dworzec w Gliwicach, będzie wizytówką miasta, tak myślę. Znowu wróci na pocztówki, bo kiedyś... Znowu wróci na pocztówki. I to wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Po wiadomościach czas na informacje z boisk i pogodę. W imieniu swoim zespołu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości jutro o tej samej porze. Miłego popołudnia. Dzień dobry, witam Państwa, Tomek Czoik, pora na wiadomości sportowe. Trzeci weekend z koszykówką zakończony. W Łabędach rywalizowały uznane marki z ekstraklasy polskiego basketu, ale nie tylko. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła ekipa Rosy Radom, drugie MKS Dąbrowa Górnicza, trzecie zaś Mistrzowie Polski Stelmet Zielona Góra. Udział w imprezie wzięli także koszykarze GTK Gliwice. Podopieczni Stanisława Mazanka przegrali w sobotę z Sokołem Łańcut, by dzień później zrewanżować się swoim rywalom. Wczorajszy mecz na pewno przegraliśmy obroną, nie było mocnej obrony. No dzisiejszy mecz już żeśmy pokazali, że potrafimy bronić, że chcemy bronić. No i graliśmy zespołowo i na pewno to było pomocne w wygranym meczu. Sokół Łańcut aż tak bardzo Was wczoraj zaskoczył?
Zaskoczył, ja wiem, czy zaskoczył. Myśmy przespali pewną część meczu, a czy nas zaskoczył? Chyba nie, po prostu myśmy, wydaje mi się, że myśmy po prostu przespali. A dzisiaj byliśmy przygotowani na to, od początku wyszliśmy skoncentrowani, także no całkiem inaczej to wyglądało dzisiaj. Wstrząsnął pan wczoraj drużyną w szatni po meczu, że taka zmiana w grze? Może nie wstrząsnął, no wskazałem gdzieś punkty, które należy poprawić. Super, że zespół zareagował, chwała im za to. Znaczy bardzo fajne przedsięwzięcie, zwłaszcza dla drużyn, które przygotowują się do rozgrywek pierwszej ligi. Zaczynamy dość wcześnie, bo już pod koniec września. Każdy turniej, każdy mecz sparingowy to jest no, ogromne doświadczenie dla nas i możliwość współpracy w zespole. No, takie turnieje to jest podstawa przygotowania się do sezonu. Był czas podpatrzeć mecze tych największych? No oczywiście, że było. No, sama przyjemność zostać i oglądać tam, gdzie chce się być. Bardzo mocno obsada, bardzo fajnie, że to się w Gliwicach dzieje i oby ten weekend z koszykówką trwał i trwał. Były młodzieżowy reprezentant Polski, Jakub Szumski, nie jest już graczem Piasta Gliwice. Klub z Okrzei rozwiązał kontrakt z 23-latkiem. Młody bramkarz nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie niebiesko-czerwonych. Przegrywał wyraźnie rywalizację z Jakubem Szmatułą czy Dobriwojem Rusowem. W barwach Piasta Szumski rozegrał 13 spotkań.